Halo. Halo? No, czytałaś Messengera, tak? Wszystkie wiadomości moje dzisiaj. Bo po prostu... Byłoby dobrze, jakbyś się zgłosił na to policję Sandorczelska. No bo muszę, wiem o tym. I po prostu chodzi o to, ja cię napiszę na Messengerze. Chodzi o to, żebyś po prostu tylko powiedział, że rozmawialiśmy na serwerze Discorda, na kanale głosowym. Chodzi, nie, o świadka chodzi. Dzisiaj przyjechali policja, że podałaś mnie za świadka, a wczoraj to nie wiem, o co chodziło, nie oddzwoniłem do nich. Jak to samo? Świadka, że ty ujęłaś mnie w swoim piśmie nie wiem, w jakimś, czy co. A nie namawianie do zabójstwa mnie. Tak, 9, mam laptopa włączony. 9 czwartek. No czyli na pewno byłaś zatrzymana, tak? Znowu, po raz kolejny. No i co tam? Dobra, już nieważne, co tam było. No nareszcie, o pierwszej... po prostu... I to tak samo wyglądało jak poprzednim razem? Robiliśmy głosówkę. No. O 10 dałam plakat, że jest głosówka. I zaczęliśmy się kłócić, po prostu na nim, nie wiem, alkohol, ale tego nie musisz mówić. I po prostu... o pierwszej nocy przyszła policja. Oni od razu od północy zaczęli się tam dobijać. No i gdzie są te drzwi twoje wyważone? Bo ja nie widziałem na zdjęciach, bo ktoś tam poszedł sobie zrobić. Przyszedł, ślusarz wstawił. Oni najpierw wyważają, potem naprawiają, ale wszystko jest pozałamywane, powykręcane, jest dziura w drzwiach, gdzie się nie domykają. Zamek nie pasuje. A miałaś uciec balkonem chociażby? Po prostu... Ja ci po prostu goziłam na tej głosówce, bo ja sobie nic takiego nie przypominam. Ale ludzie już mają szoty nagrane, że ja nawet potwierdziłem, czy ty powiedziałeś właśnie, że zlecasz moje zabójstwo. Mój głos słychać na tej głosówce. A druga sprawa jest taka, że ty chciałaś, żebym powiedział policjantom, że czegoś takiego nie miało miejsca. No ale przecież ja ci nie groziłam, ani nie mówiłam, że cię zabiję. Ani nie mówiłam, że zlecam komuś, żeby cię zabił. To jest, wszystko jest, bo ja wczoraj szoty oglądałem, ludzie mi podesłali. Ale ja nie mówiłam nic takiego, ja sobie nie przypominam. Nie wiem, jak ty tak możesz. Jeszcze nie pamiętać tego, co się mówi. Więc musisz po prostu pójść i zeznać, bo ja ci zgłosiłam na świadka, który powie, że po prostu... Ja nic takiego nie mówiłam, że ty się nie czujesz zagrożony i takiej sytuacji po prostu nie było. I nie mówię, że są jakieś nagrania w internecie, szorty czy cokolwiek. Najlepiej im w ogóle nie mów, co to była za głosówka, gdzie, co, żeby tego nie mogli namierzyć. Powiedz, że rozmawialiśmy po prostu sobie i nie mów nic, że się kłóciliśmy ani nic, że nic takiego nie było. Po prostu jak najmniej szczegółów, że nie czujesz się zagrożony, że my się tam... przyjaźnimy, jesteśmy znajomymi z internetu, youtuberami i że mamy dobre relacje, nie jesteśmy pokłóceni. I koniec. Tak, będę musiał, bo dzisiaj się nie czułem na siłę. I najlepiej mógłbyś też po prostu napisać sobie tak ręcznie jakieś takie zawiadomienie, albo ja ci wyślę. Ty nie masz drukarki? Mam, wszystko jest u mnie w domu. A możesz pisać jakieś rzeczy też? Ja napiszę takie zawiadomienie o tym przestępstwie stalkingu na tych serwerach różnych przez psychotropa i inne rzeczy. Możesz po prostu. A ja myślałam, że już dawno to zrobiłaś, że zgłosiłaś psychotropa. To ja zgłaszałam przy okazji zeznań, a oni mówią, że ja to muszę osobno. Aha, to tego jeszcze nie było. To chodziło tylko dwa dni temu, co się stało. Także po prostu to musisz
powiedzieć, że oni mi tam po prostu złośliwie zgłaszają mnie, że nic złego nie mówię, a że nie groziła mi się, nic takiego nie było. Jak najmniej szczegółów, żeby... Jeśli rzeczywiście powiedziałam, to jest wyznacznie to, żeby po prostu tego nie wywnioskowali. No bo po co mi jest więcej problemów niż mam? A przy okazji to po prostu możesz takie jakieś oświadczenie tam przygotować im, to nie musisz tego samego dnia, że o tych hejterach, co nas prześladują, grożą i tak dalej osoby, żeby się zainteresowali tym wszystkim, co się dzieje. Są potrzebne linki do tych serwerów, do tych grup na Facebooku, do tego wszystkiego. No to dobra, to teraz... Nie, bardziej martwi mnie to, tam, jak ten dzień wyglądał, jak ci się włamali do domu. Że czekałaś z założonymi rękami, aż ci się włamie ślusarz do domu, tak? Że to tak to było? Nie, oni po prostu dzwonili parę razy i ja myślałam, że oni mnie, wiesz, odejdą, nie? A ja zrobiłam błąd, że tam wyszłam na korytarz i nie zobaczyli, że jestem. I zobaczyli po prostu, wiesz, uchyliłam drzwi i tam światło akurat ktoś zapalił na klatce, z góry schodził i zobaczyli mnie. Myśleli pewnie, że ktoś jest. Wezwali jakąś straż pożarną, kogoś tam, wyważyli mi drzwi, weszli do domu. No i mnie aresztowali. Wziąłam sobie po prostu kosmetyczkę, portfel. Telefon schowałam, gdzie mam telefon, żebym brała. Po prostu udało mi się, wiesz, laptopa schowałam. Ubrania, żeby nie wiedzieli. No bardzo dobrze. No, myślałam się, żeby poprowadzić mieszkanie. No i sądziłam najpierw na komendzie do 5 rano, mnie tam przesłuchiwali, przyjechał prawnik, a potem po prostu wzięli mnie do aresztu. I od 5 rano do 20 siedziałam, tam byłam w areszcie, o 21 mnie wzięli na komisariat. Pytali się co, ale powiedzieli, że nie będą mi stawiać zarzutów, bo nie ma żadnych nagrań, nic nie ma. No to po co takie coś ci zrobili? Ja nie rozumiem, jeśli nie ma podstaw, nie ma... Ja zgłosiłam, że po prostu... Skoro oni nie mają żadnych dowodów na ciebie, że ta interwencja miała jakąś słuszność. Wystarczyły te zawiadomienia. Zawiadomienia ludzi, żeby ci zepsuć drzwi, tak? I to warte... Dobrze, żebyś poszedł i żebyś powiedział, że po prostu rozmawiały ze mną. Groziło. Tylko nie mów po prostu na jakim serwerze, na jakiej głosówce, gdzie, żeby szukali na YouTube, wiesz, śladów tego, po prostu szukać, że przyskałam, płakałam, denerwowałam się i wiesz, bo słuchają się jakichś tam informacji, wiesz, problemy szkoły, groziło. Dopóki ty nie powiesz, że się czułeś zagrożony. Zależy, nie wiem, czy ja z tobą rozmawiam na poważnie. Ty mnie nie traktujesz na równi ze sobą. Tylko za każdym razem ja jestem tym gorszym, który należy obśmiewać na głosówkach albo na live, jeszcze najgorsze rzeczy mówić na mój temat i moje rodziny. Czemu ja mam się teraz czuć zobowiązany, żeby tak traktować ciebie? Bo nie masz teraz daru przekonywania właśnie w tym momencie takiego, żebym ja musiał to zrobić. Na pierwszy sprawy rady na wieszeniu, tak siebie mi dadzą 2 lata więzienia i po to dziennik. No co, ja mam się czuć teraz winny, że to odpowiadam za to, co się tobie stało? No nie, no proszę cię po prostu, żebyś doznał, że się nie czujesz tak zagrożony, że ci nie groziłam, nie mówiłam, że wynajmę kogoś, żeby ci pobawił. Że takiego nie miało miejsca, koniec, kropka. Tak, ja cię uwolnię od tych problemów, a następnego dnia będziesz robić to, co zwykle lubisz robić. Kiedy ty w końcu... Co ci się musi takiego stać, żebyś w końcu przejrzała na oczy, że innych ludzi się nie krzywdzi? Zrobiłam, co zrobiłam, więc jeśli uważasz, że cię skrzywdziłam, w ogóle cię źle traktuję, no to przecież nie musimy się przyjaźnić. Ludzie już za ciebie podjęli decyzję, już ci wymówili, co masz myśleć o mnie.
No to czyli jutro Anci... Jutro nie będzie mi się chciało rozmawiać z policją. Dobra, dziękuję. Myślałem, że zdobędę się na to i pójdę porozmawiać z nimi. Jakoś ty mnie nie przemówiłeś do rozsądku. Takiego jak ty, jakiego ty uważasz, że to powinno być właściwe z mojej strony. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że nie musisz w ogóle iść do nich. Jak ci nie przyszło jakiegoś wezwania, albo znowu nie przyjadą, to nie idź. Bo oni już zamknęli tę sprawę i się rozpoczęło. Rozmawiałam z taką dziewczyną, która mówi, że mieszka w Sopocie i ma dom tam, będzie mieszka z najwięcej dzieci. Dom ma to mieszkanie, które wynajmuje turystą, jak przyjrzeje do tego domu. Mówiła, że może odpocząć na ten dom. Ale ja się dla ciebie nie liczę, ty nie traktujesz mnie na poważnie i na równi z sobą przecież. To o czym ty teraz mówisz, o jakichś pierdołach? Ja żebym znowu tobie ustępował i zachowywał się na filmach tak, jakbym się cieszył z twojej obecności. Wejdź na głosówkę, porozmawiaj z ludźmi lepiej, a nie ze mną, bo widzę, że to jest żadnej przyjemności z tego nie masz, jak teraz rozmawiasz. No, a skąd się wziął ten twój strach, jak się pojawiłem z wtorku, nie wiem, z poniedziałku na wtorek na tej głosówce? Bo chciałaś sobie tam farmazony mówić innym ludziom na mój temat i czytać moje wiadomości prywatne, kiedy ja ci już mówiłem, już parę tygodni temu, parę dni też, cały czas zastrzegam sobie to, żebyś nie robiła ze mnie sobie jakiegoś pajaca, którego należy obśmiewać w internecie. A ty nie rozumiesz tego, ja się to cały czas nie czytaj moich wiadomości w internecie, nie nabijaj się ze mnie. Ile razy to było powtórzone? Nie zatrzymali ze mnie. Co ja? Ja? Ja chcę być traktowany na poważnie i na równi. I nie, żebyś robiła sobie ze mnie jaja. I co? No to jeszcze za mało ci jest, żebyś sobie choć do głowy wbiła. Domofon u ciebie, tak? Cały dzień dzisiaj pijesz piwo. Coca-Cola, ciastek. No, masz.
zaczęła od tych zdjęć swoich w tym hotelu pod Merką. W piątek, jak miałam live'a, tych hotel zaczął podać do internetu. I od tej pory już nie mogę w związku chodzić na bardzo dużej chujna. Rozumiem. Na tym nie tak było, znaczy na jakąś mięku miał. Mango. No wczoraj rozmawiałem z Sajką właśnie o tym, co on zrobił, co on wywala do tego internetu, ale zarzekał się, że nie. No to wyjaśniłem go trochę. Powiedziałem ludziom, a kto by się po nim innego zachowania spodziewał, że postąpi tak z czyimiś danymi. On nie jest żadnym człowiekiem, jest takim, że można było go by posądzać o jakieś szczytne te cele, jakieś działania, tylko o najgorsze podłości. No to chyba raczej jest kojarzony z tym najgorszym typem człowieka, ale no dobra. Wczoraj fajną głosówkę poprowadziłem z nim. Tak, wyraziłem swoje zdenerwowanie tym faktem, że robi cały czas takie intrygi, wypuszcza co jakiś czas. No a rzekomo to, że to nie z jego komputera jest. Niech policja do niego mógłby zostać wyrzucony, zbanowany, a tak u niego, no to, że tak. Mi nikt tam bana nie da, on samemu tam rządzi. Dlaczego? O co ci teraz chodzi? No dobra, nie wiem, ci powiedziałem, że będę teraz walczył z tym, co on... To na Messengerze. Ale wiesz, że nie jesteśmy razem, nie jesteśmy dla siebie nawet przyjaciółmi ani kolegami. Ja tylko się tak chciałem zapytać, co ja mam teraz robić? Jak... Nie, tutaj mama denerwuje, że policja przychodzi i ona musi mówić w moim imieniu, albo ojciec, bo ja oczywiście w domu w tym czasie nie jestem. Ja cały czas, ja tylko jestem nocą w domu. Przychodzę do domu na noc tylko, żeby się wyspać w swoim łóżku. Jeśli w tym czasie policja przyjedzie, to będę jak najbardziej się starał uniknąć rozmowy z nimi. A będę to odwlekał do takiego czasu, jak uznam za słuszne.
Dlaczego wszystko psułaś każdego dnia? No, miałem takie zamiary wobec siebie, ale ty potraktowałeś to jako wulgarny żart, jaki tobie zrobiłem, bo publicznie o tym mówiłem. Jeszcze tylko naradzałem innych ludzi. Naradzałem, że jak teraz z tobą postąpić? Przecież zniszczyłaś mi życie, przecież pomawiając mnie publicznie w internecie, że ja jestem krzywdzącym dzieci człowiekiem. I teraz nic mi innego nie pozostało, bo żaden inny człowiek mnie nie zechce. No to teraz albo będziesz ze mną, bo tylko ty uważasz, że ja nie jestem takim okrutnym człowiekiem, jakim ty opisujesz mnie w internecie. Dobra, z tobą to też nie ma już żadnej frajdy z życia. Źle pomyślałem. To jest wszystko publiczne. Łącznie z tym, że namawiałeś do mojego zabójstwa. I to myślisz, że to nie ma znaczenia? Ty chyba wiesz, że jesteś osobą publiczną, tak samo jak i ja. Ja chcę się zmierzyć z konsekwencjami moich słów w internecie. A tylko, że ja wiem, co ja mówię, albo nie używam imion i nazwisk, albo adresów chociażby. Ale się nie mówi publicznie. No nie namawiałam do twojego zabójstwa. A ja też nie namawiałam. Ja przesłuchiwałam tę głosówkę i nic takiego tam nie ma, ani żebym mówiła, że wracam komuś, żeby cię zabił. Ja również też nigdy nie mówiłam, że jesteś pedofilem, tylko to mówiłam tak na przekór, tak jak wtedy znali. Nie ma to znaczenia. Tak jak i wiele innych twoich opowiadanek, z których można wyciąć kontekst, który będzie źle o kimś, no to właśnie tłumaczył, jaką jest osobą. No wiadomo, można poprzecinać te wszystkie wypowiedzi, że wcześniejsza czy późniejsza taka ta rozmowa z tym człowiekiem. Ja uważam, że jeżeli ktoś nie, ty piszesz mi to, co za chwilę opublikujesz na swoim serwerze Discorda. I to nie jest żadna rozmowa z tobą. To nie jest. To nie jest coś, co mówisz mi prywatnie. To jest wszystko publicznie. No to ja nigdy nie myślałem, że ktoś będzie postępował ze mną tak, jakbym był jej otoczeniem, widzem, słuchaczem. A ty robisz to właśnie cały czas. Nie wiesz o tym, że mnie to denerwuje, że takie teksty to nie powinny być publiczne, tylko że jak piszesz coś do mnie prywatnie, no to tylko prywatnie, a nie taki tekścik, który sobie ułożyłaś, najpierw ja go widzę, a dopiero później inni na serwerze. To jest takie, to jest niemoralne w ogóle. Czy ty mnie traktujesz poważnie? Nie. Wydaje mi się, że ty wolisz innych ludzi, a ja jestem tylko twoją zabawką. Nie wiem, po co ja mam do ciebie przyjeżdżać ogólnie. Ty nie wiesz, o co chodzi w związku. Myślałem, że kiedyś byliśmy w jakimś. Sam różne rzeczy robiłeś złe w stosunku do mnie, nie będę ci wyliczać. Po czym, jak ja coś zrobię w denerwowaniu, to niejednokrotnie mnie do tego jeszcze prowokujesz, to potem bierzesz sobie to jako pretekst i cały czas mówisz, że ja coś złego zrobiłam, to żeby przykryć. Właśnie, że odwrotnie robisz. Robisz odwrotnie. Ja nie wyrządziłem tobie takiej krzywdy, za którą trzeba by było ciebie zamykać do aresztu chociażby. Mówisz na przykład, że ja pokazuję publicznie do mnie, a przecież... Ile razy było odwrotnie? Ty czytasz. Poczekaj, chciałbym zastopować. Masz przestać czytać moje listy. Ja od tygodnia nie czytam twoich listów, nie będę publikował żadnych fragmentów nawet tego, co do mnie napisałeś. Okej? Okay? Dobra. Ale ty po tygodniu zrobisz coś takiego, a zażartuję sobie w Marka, będę teraz publikować. Czy ty oszukujesz? Cały ten styczeń się dla ciebie staram. A co mnie to obchodzi? To twoja wina jest przecież tylko twoja wyłączna wina. Thank you.
Nie robię czegoś takiego, co ty właśnie mówisz. Zmuszasz mnie do występowania na twoich live'ach, za które też nie mam oczywiście żadnego wynagrodzenia, a jedyne, co potrafisz teraz powiedzieć, a wydałaś 800 zł na żarcie, a czasami 2000 nawet mówisz, że wydałaś na mnie. A kto tego chciał? Jeśli miałbym przyjechać do ciebie kolejny raz, ale wiem, że może to nie nastąpić, nie będę nic jadł z twojego domu, z twojej lodówki, jeśli cokolwiek będziesz chciała mi podać. Udław się tym sama. Ja nie chcę nigdy w przyszłości życzyć sobie czegoś takiego, abyś mi wypominała jakieś starania, których ja nie chciałem. Jedzenie, pieniądze, które wydałaś na mnie, to nie mają żadnego znaczenia. Nie chodzi o to, jaką pokazówkę zrobisz. O uczucie, szczere uczucia chodzi, Ani. Z tobą można nie tylko porozmawiać w południe, bo... Z tobą nie można normalnie porozmawiać. Za chwilę rozłączam się. Wstałem dopiero niedawno, 19 godzina. Udław się tym żarciem, które kupujesz rzekomo dla mnie. Rozumiesz? O to chodzi tylko. Zrozumiałam. Dalej traktujesz mnie teraz z wyższością nade mną. No jest to. Przecież sama nic nie jesz cały dzień, a teraz zmuszasz mnie, żebym zjadł jakieś jedzenie za 800 zł. No, dalej jestem marginalizowany przez ciebie, od tych najgorszych, który ci zrobił jakieś krzywdę. Pięknie, to tak to nie będzie. Skończę, albo coś zrozumiesz. Bo dopóki ty będziesz mnie omawiać w internecie, ja będę z tobą walczył. Nigdy ci żadnej krzywdy nie zrobiłem. Starałem się dla ciebie, żebyś miała szczęśliwe święta w mojej obecności, żebyś nie była smutna. A to zrobiłaś po moim wyjeździe? O głupie gówno się obrażałaś i tak dalej. Dać tobie pomocną dłoń. Ja miałem problemy, kurde, wiesz, bo mnie ludzie nękali, pisałem ci, że nie mogę mieć tego numeru publicznie, ani żadnego komunikatu. Jak ciebie? No to jest to... Musiałem zmienić numer. Tak, widziałem twoje reakcje, jak sobie rozmawiałeś. Z Tychotropem sobie rozmawiałeś. Fajnie było ci z nim porozmawiać sobie. Serek homologizowany i ta jakaś tam inna, Korzborowa. Najpierw na ciebie donosy wysyłały, a potem ty ich i bronisz, bo przecież miały dowody na Fajko, na psychotropa, bo wiesz, o kogo chodzi, że pomogą ci z nim w walce. Wiesz, że ty się układasz z hejterami, a mnie tylko traktujesz jak tym ostatniego śmiecia. Bo mówiłeś, jak to święta było, że nie chcesz, bo mi brakuje pieniędzy. Bo będziesz mi to wypominać, tak samo jak te pieniądze wydane no to na jedzenie. Ja mam robić? No to, ale a pamiętasz te 500 zł na mój wyjazd do ciebie? 500 zł, jakie mi przelałaś. To jest, też ci oddałem, i żeby to nie było wypominane w przyszłości. No tak. Bo to by nie można wiedzieć. Nie, bo są o... Nie pisałem, że udławić. Wyrzuć je Andrzejowi. On na pewno szybciej przywróci córkę do twojego domu. Im więcej dajesz pieniędzy Andrzejowi, tym szybciej córka wróci do ciebie. Ty w ogóle myślisz logicznie? On cię namawia na takie rzeczy. Ciągle czerpie z ciebie pieniądze, a ja jeszcze może będę ci 50 zł wysyłał dla córki. Kiedy on sam robi TikToki i pokazuje, że czuje się szczęśliwy, jak udało mu się nabrać ciebie na hajs. Według mnie ten jego pokaz na tych wszystkich tam różnych filmikach i live'ach, jak on robi, no to, że udało mu się taką łatwo wierną osobę, jak ty jesteś. A ja nie robię ci czegoś takiego, że wymagam, nie biorę od ciebie pieniędzy. A ty... Koniec rozmowy, już nie chcę mi się z tobą, tobie niczego nie da się przetłumaczyć. Porozmawiaj sobie teraz z ludźmi na Discordzie, a nie tam ze mną.
nie wy... Koniec.